Ale rozstań nadszedł czas, ponieważ wyszedł nowy model Prido i9, moduł i kamery tylne. No i co, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, wiecie, taki osobno typowy film z testem tej kamery. Tak, nie wiem jak to wcisnę do dzioba, ale Damian powiedział, że jakoś ostatnio mówiliście, że bardzo nie podobają wam się deski. No, nam też się nie podobają. Ja nawet nie wiedziałam, że tutaj takie rzeczy są. No głównie skanioskie. Najpierw rzeźba, później rzeźba. Jakbym kiedyś mnie Andzi szukał i nie wiedział, gdzie jest, to wiadomo, że się schowała za lodówką. Zobaczcie. Z pomidorówką. Na kaczce. Na kaczce. No i ogólnie zrób to samo, oglądam sobie węgierski filmik. Chodź ty do mnie. Chodź do mnie. Timo. No chodź ty do mnie. Przez to. Żeby przez to kabel przeciągnąć, to trzeba rozebrać to, trzeba rozebrać to. Wszystko trzeba rozebrać. Ciała. Usługi elektryczne, montaż, oświetlenia LED polecam. Co ciekawe, będziemy demontować to jeszcze raz, jak będziemy dawać wszystko na hydrografikę. Dawałam radę. I chłodnym okiem patrząc, podpowiada się rozwiązanie. Tak, no, ja jestem taki pomysłowy dąbrowier. Jak Damian mówi, że się nie da, to ja mówię, kurwa, patrz, pyk, pyk, już jest. Jest transportowy. Właśnie tu powiedzieli, że niepotrzebnie przyjechaliśmy i że w sumie ten komunikat był błędny. No i gość powiedział, że ogólnie mają problem z dokumentami celnymi. Dobra, drodzy moi, o, kamerka była, Ania, to jest to, ten, karta pamięci. Dobra, moi, tak, drodzy karta, moi. Tak, karta, tam już tyle materiału jest, mówiłam. No, godzina 6:20 czasu angielskiego, czyli 7:20 u was, wjeżdżamy na rozładunek, czyli fajnie, uporali się z papierami, tylko że pada, to już nie jest fajne, angielska pogoda się zrobiła. Nie, może lepiej, trochę się ochłodzi, bo czekaj, nas też te deck, upały. Deck number one, gdzie jest, ja się pytam. Tam z przodu chyba będzie deck number one. Także jedziemy na deck number one na rozładunek. Zaraz się zapytam tutaj może pana, żeby za bardzo nie pojechać. Sorry! Deck number one is there, yes? One, yes. Thank you. No, także jedziemy na deck number one na rozładunek. No i będziemy się rozładowywać i zobaczymy, czy ten ładunek tam wczoraj się nie przepadł, czy przepadł, się dowiemy wszystkiego później. Para pa. Sytuacja jest taka, że... Wygonili nas. No, tak. Kazali... mamy dokumenty, ale dobra, macie dokumenty, jedźcie na parking, czekajcie na SMS-a dalej. Tylko człowiek czas ruszył. Czas, żeśmy ruszyli, kurde. Zakręceni, sami nie wiedzą, co tu robić. No dobra, czekamy. Czekamy już te, moi drodzy, godzinę 15. Ciekawe, ile będziemy czekać. No tymczasem, no to bierzemy się za gotowanie w takim razie, no. Jak rozłożymy się z gotowaniem, to nas wezmą. Może. Oby nie. Także no. No oby, w sumie z jednej strony oby nie, bo nie da się tak na angielskich drogach dokończyć gotowanie, to będzie trochę ciężko, nie? Mhm. Temu jak już mają nas brać, to jak już gotowanie będzie miało się ku końcowi, tak naprawdę. A w kuchni Andzi dzisiaj polecamy kurczaka z warzywami i do tego będzie makaronik taki, muszelki takie będą, no. W sumie to ja się śmiałem, Dani, że to będą warzywa z kurczakiem, bo warzyw jest cała tacka, kurczaka jest 500 gram chyba, czy 400. No ale dobra, nieważne. Ale nieważne proporcje, ważne, że smaczne było. No, ogólnie byłem się pytać. To dzięki za info. No, bo tutaj gadam jeszcze z tym, z innym kierowcą. No, nie ma sprawy. By się pytał, czy jest jakiś Polak tutaj na radiu w BMW, bo kazali mu, niby ma rozładunek na 9, a nawet go nie wpuścili do środka, każą mu na ulicy czekać. No i tam mu powiedziałem, jak ta sytuacja na przykład z nami wygląda. Byłem się pytać tam w biurze, wyjaśniłem, jaka sytuacja i w ogóle. Gościu coś tam popatrzył w systemie, coś tam poklikał,
i każe czekać na SMS-a. No. Andzia w międzyczasie już zdążyła zrobić... Andzia w międzyczasie już zdążyła... A potem ja próbuję to wygłaśniać i potem i tak mówicie, że jest cicho. No, dobra. Andzia w międzyczasie zrobiła już sosiwo, wariacie, z kurczakiem i warzywkami, fajne takie. Teraz będziemy gotować makaron. I zobaczymy, czy zdążymy jeszcze zjeść. Pewnie jeszcze zdążymy zjeść, posprzątać, zdążymy już to przetrawić i może dopiero nas w końcu wezmą. A wiecie, o piątej rano mieliśmy być na załadunku. 200 km stąd. A jest 8.30. Jeszcze dzisiaj mieliśmy do 22 to w Holandii rozładować. Także... 700 km stąd. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tak, kurtyna. Typowa angielska pogoda za oknem, na rozładunek nie biorą, to trzeba sobie życie umilić jedzeniem, nie? Proszę bardzo. Tak jak mówiłem, kurczaczek z warzywami w sosie pomidorowo-paprykowym. Z SFD, tak, do tego makaronik muszelki, nie wiem jak one się fachowo nazywają, szukałem na opakowaniu, nigdzie nie mogłem tego znaleźć. Tam na dole było napisane. To jest moja porcja, tam jest porcja Andzi, tutaj jeszcze naszykowane na kolejne dni, proszę bardzo, my czekamy, nie wiadomo kiedy wezmą. A makaron taki oto. Tam na dole jest napisane. Kony... Nie będę tego czytał, bo nie będę łamał sobie języka. Muszelki. Dobra. Zdążyliśmy zjeść. Andzia tam teraz jeszcze kończy wycierać. Zdążyła Andzia spakować na późniejsze dni jedzonko. I dostaliśmy SMS-a po czesku, żeby wjeżdżać na rozładunek. Pogoda angielska, dalej nic się nie zmieniło. Humor poprawiony jedzonkiem, naprawdę bardzo dobre. No i rozładujemy się, no i nie wiem, trzeba będzie napisać do spedycji, czy ten kurs jeszcze jest aktualny, czy on już przepadł. Cholera wie, zobaczymy. No, także fajnie, że żeśmy się z jedzeniem wyrobili, a reszta to już tam, nie? Damy radę. Państwo, godzina 12, w Anglii 11, dopiero wyjeżdżamy. Mieliśmy się wczoraj rozładować. Dzisiaj o 5 już mieliśmy być załadowani i jechać dalej. Dzisiaj o 5 mieliśmy być tak załadowani, jechać dalej i się rozładować się jeszcze dzisiaj. Niestety ten ładunek został odwołany. To jest transport. Ale po takiej firmie to się nie spodziewałam, wiecie. No niestety. No i co, jedziemy na najbliższy parking i stoimy i czekamy na... Pewnie dzisiaj już nic nie będzie, tylko jutro dopiero, chyba że, nie wiem, może coś nocnego ogarną. No ale to nawet nocnego, czas pracy do czwartej. Czas pracy do czwartej, więc... Ale wiesz, niewykluczone, że na przykład, nie wiem, staniesz, pauza będzie się kręcić i nie wiem, w nocy na przykład by coś było, albo żeby gdzieś jechać, żeby być na którąś tam, nie? Na kolejny dzień, nie? No nie wiem, zobaczymy. Wiem, że leje, jest paskudnie. I powoli nadrabiam zaległości dla was. Dobrze ci idzie. No, powiedzmy. Przedstawiam wam typową Anglię. Leje, korki, no i tyle. Dziękuję. Tak, ogólnie jedziemy na stronę pociągu, mamy się kierować. Czekaliśmy 2 godziny ponad, także chyba się przeprawimy i będziemy stać na Eurotunelu. Pauzę coś czuję. Przeprawimy, to pokazuję teraz, że będziemy na 18 na pociągu. Zanim się przeprawimy, to z godzinka myślę, no to czyli 19, no to no o 20 powinniśmy być po drugiej stronie. To może jeszcze nie będzie tak źle. No zobaczymy. Op. But this time I won't collide like I did yesterday. Go back to-
słuchajcie, zostawił włączone, bo mówi, że to jest prestiż. A my generalnie jesteśmy na Eurotunelu, nie wzięłam kamerki, więc nagrywam telefonem i idziemy sobie zjeść. Dzień dobry, drodzy Państwo. Pauza na takim oto tutaj parkingu niemieckim. No może bym powiedział, że sympatycznym, gdyby nie to, że wszystkie toalety są zamknięte. W nocy już nie nagrywałem, bo to ciemno było, to nie było sensu, żeby Wam tutaj pokazywać cokolwiek. W ogóle jeszcze przyznaję, jak stanęliśmy smacznego. Jak stanęliśmy na pauzę, to Madzia z Jarem nas nawiedzili ostatnio, coś często się łapiemy na tych trasach. No, a wstaliśmy, Andzia tam się kończy malować w tej chwili, a ja zrobiłem już tam tutaj takie śniadanie, obiad, czyli dużo warzyw z mozzarellką. I do tego dwa rodzaje stejka wołowego. Jeden z antrykotu, a drugi z rostbefu. O, proszę bardzo. Smacznego. Dobra, pojedzone to jedziemy. Jedziemy do miejscowości Falkenthal. Tam będziemy ładować jedną szpulkę. Byliśmy tam już w tym Tysenie, taki trochę ciasny. I z tym będziemy jechać koło Barcelony, Castel Bilbao rozładunek. No. Także taka sytuacja, 140 parę kilometrów, 143 dosłownie. Jeden korek już ominięty, bo na zwężce chyba jeszcze wypadek był coraz dłużej, tylko Tom pokazywał coraz większe opóźnienie, także to żeśmy ominęli. Niemcy, no. No i jedziemy sobie. WPR 4808T Halle 10 i teraz czekamy na zielone. W ogóle już mnie chcieli tu nie wpuścić, ale byli bardzo mili mimo wszystko, bo powiedzieli, że tutaj kobiety nie, jeżeli to jest pana żona czy tam kobieta, to nie. A Damian mówi, ale to jest drugi kierowca. A to jak drugi kierowca, to tak, może jak drugi kierowca, to może. Także o Boże drogi, no. Bo wiecie, jak to jest. Najczęściej ja, wjeżdżając na firmę, składam film, tak jak teraz. Ja mam dla Was od groma materiału. Ja chcę się z tego, wiecie, wyplątać i już być na bieżąco. Przez te nieposiadanie telefonu, kurde, nie mam takie zaległości. No, więc staram się, robię co mogę. No i to tak wygląda, że o, siedzi sobie dama i sobie grzebie w telefonie i sobie wjechała na firmę poważną, na stalownię. I co ona tutaj chce? I co ona tutaj chce, no? Księżniczka. A to tak nie jest, kuźwa. Człowiek zapierdala na dwa etaty. No. Czemu ty się zawsze tak za ramię trzymasz? Ja się zapytam, czemu? Nie mówiłam, żebyś puszczał. Nie. Pamiętacie? Ciasno. Ciasno, ciasno. Dosłownie na szerokość ciężarówki, prawo, lewo. Uważaj tam u siebie, bo bliziutko jesteś. Bliziutko! Tu nie jeden był bliziutko, wiesz? Tu nie jeden był bliziutko po tych betonach, po tym wszystkim. Jest masakra. Ale ta pogoda, powiem Wam, paskudna. Zaczyna się jesień i to tak na grubości. Szkoda. Znaczy może i szkoda, może nie szkoda, bo jednak upały też dają w kość. Nie ukrywajmy, ale lepiej się jedzie w jesień. Najlepiej się jeździ w ogóle w jesień. O, jakiś Polak się ładuje. Nie wiem, czy na naszej, hali? No, 10, to chyba no. Tak. To chyba jest nasza. A, ja, kolejeczka. Nie, nie, no tak jak ostatnio. Ostatnio też żeśmy w kolejce stali. No, no. I nawet w tym samym miejscu. No. Czajcie, że gościu czeka już. Zobaczcie, koile tu są. I on tam już koile wiszą. Już czeka, także idziemy.
Dziękuję bardzo. Jedna rolka stali siadła, takie tam 19 ton ponad. Przez to naczepa też siadła, bo w jednym miejscu tylko ładunek jedzie się jak wozem drabiniastym. Ale nic to. 1464 km zrobimy, rozładujemy to w piątek z rańca i zobaczymy co później. No. Ale coś czuję, że weekend wypadnie gdzieś chyba raczej w Niemcowni lub Francowni. Dobra, jazda jazdą, ale przy okazji jeszcze tankowania, szybki prysznic, bo później po nocy to ciężko będzie stanąć gdziekolwiek. Maxi Altochów. Miejsce było od groma, to jeszcze szybka kąpiel. W międzyczasie szybka wodka z Karolem była. No, także pozdrawiamy. Dzień dobry drodzy Państwo, parking Mornas, stoimy sobie, słonko grzeje, klima postojowa chodzi. No, a ja zrobiłem śniadanko, czyli mamy tutaj kanapki z warzywkami, z papryką, z sałatą, do tego wędlinka, do tego jajówka, do tego pomidorki koktajlowe. O, tu jest moja porcja, tu jest moja Andzia na tapecie w telefonie. A tu jest Andzi porcja, o. A tu jest Andzia z fifloczkiem na głowie. Smacznego. Dziękuję. Pauza się skończyła. O, na szerokokątnym jesteśmy. Pauza się skończyła, moi mili Państwo. Udało nam się ładnie założyć pokrowiec. No może nie do końca ładnie. Ale no i co? No i zrobiliśmy session profession. Bo wiecie, jak będziemy tutaj mieszkać, to mnie będzie denerwowało, że każdy jakiś uszczerbek na zdrowiu i życiu gdzieś tam. No i chciałam po prostu, żeby te zdjęcia były idealne. W miarę, nie? Ciebie nie może być coś w miarę idealnie, musi być po prostu idealnie. Więc chciałam po prostu porobić zdjęcia, póki tu jeszcze jest wszystko no całe, że nie ma, wiecie, ani jednej plameczki, ani no bo wiecie, później jak się będzie, wiecie kogo. No wiecie, no. No, bo jak się korzysta z czegoś, no to niestety to się zużywa, no i ja chciałam, żeby to było idealnie. Tu jeszcze będzie robione, muszę, jak będę miała chwilę czasu, to znajdę i prawdopodobnie sama będę robić. Ale dobra, to nie będę wam zdradzać. Jak zrobię, to pokażę. Bo jak To nie będzie tematu. Drodzy Państwo, zjechaliśmy sobie do Burger Kinga i wiecie, mam pomysł na to, nie? Bo tak jak wam mówiłam, jestem królową patologii transportu, więc ja sobie tu dopiszę i będę z dumą nosić. No bajkę sobie oczywiście robię. Generalnie ogólnie mam z tej sytuacji, z tego tekstu mam bekę taką konkretną, no. A chciałam wam pokazać, że wzięliśmy sobie, o proszę bardzo, Burger Kinga na kolację ze względu na to, że dzisiaj był dzień nagrywania, nie mieliśmy czasu nawet coś ugotować. Ja chcę się wykaraskać naprawdę z tych wszystkich zaległości, więc lecimy z koksem. No i dzisiaj ładnie nagraliśmy wnętrze, ogarnęliśmy to wszystko, więc nie było czasu, żeby coś ugotować. No to wzięliśmy szybciutko Burger Kinga, jedziemy dalej dzi dania. No. No, smacznego. Dobra drodzy Państwo, na Monsteny nie było miejsca. Znaczy miejsca były, ale się paliło czerwone i nie wpuszczali. Czyli pewnie rezerwacje były porobione. Znowu chyba wróciła tam płatność szczytnika. Temu parking znowu jest pełny, bo jak można było tylko kartą płacić, to połowa była pusta. Stoimy sobie na takiej przemysłówce w Martorell pod Seatem. Znaczy Seat jest po drugiej stronie. Jest napisane, że z wyłączeniem ciężarówek jest parking, także mam nadzieję, że żaden wredny Hiszpan nas nie zostawi osobówką tak, żeby było ciężko wyjechać, bo raz nam się tak zdarzyło, że musieliśmy się nakombinować, ale daliśmy radę. No, staliśmy już tutaj w tym Martorell parę razy, nic złego się nie działo, temu żeśmy tutaj przyjechali. Stąd mamy do rozładunku 13 km. Także idziemy się wykąpusiać i idziemy spać, no i tyle, no. Miało być Monsteny, jest Martorell i to na M, i to na M, także no. Ogólnie tam dziczki były. Cała rodzinka, mama, tata, mama dzik, tata dzik i małe dziczątka. Ale jak mnie zobaczyły, to spierdzieliły.
No, no nieogolony jestem pewnie dlatego. No, dobra. Proszę bardzo, tureckie dywany leżą. Dzień dobry, drodzy Państwo. O, ruszamy. Kierownica się kręci. Nikt nas nie zastawił. Dziczki nas później jeszcze odwiedziły w nocy tam za płotem. Tylko znowu się wystraszyły mnie, kurczę. Kieruj się na północny zachód. Także ruszamy 13 km do rozładunku. Tu Andzia ma, proszę bardzo, sobie za siedzi. 50 metrów. Nocka minęła szybko. Za szybko. Za 150 metrów. Tak, na proszę bardzo. Trzeci zjazd. Jedziemy sobie przez Las Palmas. I dzionek się ładnie zaczyna, 19 stopni. A to ja tu nawet zdjęcia robiłam. Tak, tak, no. Mam nadzieję, że się w miarę szybko rozładujemy, bo tam jak żeśmy byli ostatnio, to... O ludu, co tam się nie działo? Przestawiali nas tylko z kąta w kąt. Znaczy ostatnio, to ostatnio to było 3 lata temu. Ale to jest jedna z tych firm, że jak będziesz tam raz na 3 lata, to zapamiętasz ją właśnie przez takie chocki klocki. Objęć rondo i znieść no. Czwartym zjazdem. O, pokażę wam. No, to już kiedyś byliśmy. Od razu wiedziałam, o co chodzi w ogóle. Jak tą firmę zobaczyłam. O! Ja to już nawet mapki nie chciałem. Bo jak się babeczka zapytała tylko, czy wiem, gdzie na ochronie, tak. Ona mówi, no tu lewo, prawo. Ja mówię, no, dobra. O, ściągają czy nakładają? Nakładają. Spoko firma, bo jak na stalownię nie przypierdzielają się, że we dwójkę wjeżdżamy. Tak, jedyne co, no to ciasna bardzo, że trzeba ją dookoła odjechać, nie? Bo to jest tak, że jak wjeżdża się na tą firmę, to praktycznie wjeżdża się przy tej bramie, gdzie mamy rozładunek, ale trzeba podjechać no dosłownie 100 metrów dalej do ochrony, żeby się zameldować, no i później już od spod tej ochrony nie można cofnąć, tylko trzeba całą firmę dookoła objechać. No. No i to jest ten minus wtedy. No ale to akurat nie jest problem. Po prostu kilometr dalej trzeba jechać. Tak. No a generalnie kolejki nie ma, więc może nas wezmą szybko. No. Ale z drugiej strony, co z tego, że nas wezmą szybko, jak jeszcze pracy nie ma, ale... A z trzeciej strony to by się przydało, bo mi się krem do tatuażu kończy. I przydałoby się gdzieś drogerię znaleźć i kupić krem. Zaraz zresztą coś poszukam. A co zrobisz? Patrzę na satelicie, gdzie to ją skręcić. No prosto masz jechać. No jeszcze tak, jeszcze prosto. I tam trzeba ją skręcić. O, tu ktoś się nie wyrobił. Gdzie? Tu. Czemu? No tu, Andzia, na lewo. A. W ogóle te tory rozwalone. No. Tak jakby ktoś po tych torach też... Wpadł w niej i rozwalił. O, i tu jest najgorszy odcinek. Tak, tu wszędzie w sumie jest najgorszy odcinek. Nie, no tam przez szeroko. Pierdził. Deseczki. Przeszłeś? Nie, utknąłem. Ale czysto jak jest, o dziwo. Bo ja zawsze na takich stalowniach to się boję, że no syf, że opony się przebije, nie? Mhm. O dziwo pozamiatane w miarę. Tam stoi robór, no a muszę zostawić przejazd wolny, jak będzie wyjeżdżał z hali DAF. Bo tam na magda przekręcone, żeby łamać. I tak to jest, że jak jest ciasno, to się zmieniamy i Andzia wjedzie. Andzia wyjedzie. Dawaj. Tutaj musisz na to wjechać, nie na to stalowe, tak jak widzisz, że bardzo ładnie. Teraz się ugląda, prostuj. Dziękuję. Dawaj.
Trzeba gonić. O, teraz mogę gonić. To jest chyba waga właściwie, więc może wyjedź na prostych kołach, bo nie zmieściłaś się na wagę, żeby wjechać bliżej prawej strony, żebyś było. Ja się nie zmieściłam, a kto tutaj nacelował? Co ty gnój jeden, no? To tak zawsze jest, kuźwa, zawsze jest. Chłop, kuźwa. Oni, żeby ci nie uciekła z wagi? Bo to nie jest całość, tylko ona się rozpływa w takie pole. Dawaj, dawaj. A nie, to nie. To panie, poczekaj. Dobrze jest, sędzia. Nie jest dobrze. Teraz będzie dobrze. Tu, gdzie mam nogę, to jest linia graniczna wagi, nie? Ja wiem, widzę. A on nie wie, że ja mu odpowiadam. Dobra, goń. Ja wiem. No i zajebią. No ja wiem, że zajebią. Teraz po prostu i tak dawaj. O. Pim pam pom. To jest to właśnie. Tam 19 ton w jednej szpulce. Dobra, rozładunek poszedł ekspresem. I teraz tak, jedziemy pod firmę i będziemy kręcić pauzę. Bo żeśmy się narobili dzisiaj. No bo załadunek jest jakiś ekspres na 20. No i trzeba pauzę wykręcić, żeby o 20 być wypauzowanym, załadować się i lecimy do Bratysławy. A to niedaleko tutaj jest. No cztery dyszki. No ale tu i tak już pokazuje, że będziemy na 10.30, więc pauza wyjdzie o 19.30. Zanim jeszcze miejsce znajdziemy w dzień, ale damy radę. No fajnie, że jest robota, bo wczoraj jeszcze jej nie było. I co? Nic. I będziemy sobie lecieć do Bratysławy. No tyle.